Minecraft Legends właśnie otrzymało największy dotychczas update, o dziwo nawet lepszy niż ostatnie update'y do Vanilli. Mamy nową jednostkę i strukturę, pigliny też mają nową jednostkę i strukturę, dostaliśmy nowego wierzchowca, masę usprawnień, zmian balansowych i ogrom możliwości kustomizacji rozgrywki. Ale po kolei, zacznijmy od wiedźm. Jest to szczerze coś, czego mi bardzo w tej grze brakowało, taka mała, zasięgowa jednostka bijąca obszarowo. I tak jak przewidywaliśmy, jest potężna. Strukturą robi niewiele, ale pigliny zmiata z planszy. Jeśli chodzi o ich odblokowanie, to w PvP jest to bardzo ciekawa mechanika, a w kampanii dosyć podstawowa, bo jedyne co trzeba zrobić to uratować wioskę w nocy. One tam mają swoją chatkę i jeśli ochronisz wioskę, to będziesz mógł je tam spawnować. I to jest bardzo ciekawa sprawa, bo wielu graczy decydowało się całkowicie olewać ochronę wiosek i z powrotem odbijać je za dnia. Tracili wtedy zasoby, które wieśniacy zebrali do skrzyni, no ale cóż. Natomiast teraz taką taktyką nie będą mogli spawnować wiedźm. Ale ochrona wiosek to taka dosyć podstawowa mechanika? Czyli co, możemy mieć taką potężną jednostkę już od samego początku? Jeszcze jak, tylko problem jest tutaj z kosztem. Złoto i pryzmaryn, potrzebne do upgrade'ów. Więc mamy tutaj taki troszkę dreszczyk emocji przy pilnowaniu, żeby te wiedźmy nie umarły i żebyśmy nie zmarnowali tak ważnych zasobów. Bo jeśli przeżyje, no to potem oczywiście możemy je zwrócić i odzyskać te zasoby. No i mamy też taki wybór, czy chcemy zaryzykować i te wiedźmy zrobić, czy upgrade. Oczywiście upgrade jest znacznie droższy. W PvP natomiast co jakiś czas na środku mapy pojawia się chatka wiedźm i jest dostępna tylko przez kilka minut. Także kiedy się pojawi, to wtedy obie drużyny raszują na środek i jest bitwa, kto w ogóle da radę zespawnować te wiedźmy. No chyba, że jakaś drużyna nie będzie chciała. Albo po prostu jeszcze nie ma zasobów, bo te wiedźmy tutaj będą kosztować 10 węgla i 15 diamentów w PvP. Kolejną sprawą jest kociołek. Jest to struktura, która boostuje pobliskie moby zwiększając ich obrażenia i knockback. Efekt utrzymuje się jeszcze przez 20 sekund po wyjściu z zasięgu kociołka. Natomiast problemem jest tutaj znowu koszt. Spójrzcie na to, po 15 z każdego zasobu, 20 złota i 20 pryzmarynu. Pewnie sobie pomyślicie, nie ma opcji, że ten kociołek jest aż taki dobry. Otóż w pewnych sytuacjach potrafi być. Zwiększenie obrażeń to tylko plus 25%, ale tylko spójrzcie na ten knockback. Zwykły cobblestone golem może siać postrach wśród podstawowych piglinów. No i jak można się domyślić, dla wiedźm ten boost jest jeszcze mocniejszy. Także jeżeli upewnicie się, że kociołek nie zostanie zniszczony, a potem rozbierzecie go na części, to tak. Opłaca się. A w PvP kosztuje on tylko kamień i węgiel. Jeśli chodzi o żabę, to ma on bardzo duży skok, do tego double jump, bardzo szybko pływa, ale niestety bardzo powoli chodzi po lądzie. Także jak wydaje mi się, że może to być najlepszy wierzchowiec w grze, bo z łatwością pozwala ci uciec pola bitwy i uniknąć śmierci. W PvP, gdy masz dużo murów, pozwala ci też szybko przemieszczać się po bazie, w sumie tak samo jak żuk. Możesz mieć problem z zabiciem drugiego gracza, ale myślę, że może ona ułatwić podchodzenie do bazy przeciwników od pleców. Od strony wody. W kampanii jej miejscówkę można znaleźć na bagnach, a w PvP od teraz na mapie widać, gdzie są wszystkie wierzchowce. I by the way, zobaczcie, jak ona skacze z grzybem. To teraz czas skupić się na drugiej stronie konfliktu, czyli piglinach. Piglin Klęger to nowa jednostka ogłuszająca nasze jednostki dookoła siebie. To ogłuszenie trwa prawie tak długo jak jego cooldown, więc jeśli atakujesz go mowami wręcz, to potrafi on mocno przechylić szale zwycięstwa. Co jest na niego najlepsze? Ty, gałganie mały. Twój atak mocno go odrzuca, uniemożliwiając atak oraz chłop otrzymuje od ciebie większe obrażenia. Myślę, że właśnie w zamyśle twórców było to, aby ten piglin zachęcił strachliwych graczy do osobistego uczestnictwa w bitwie. Pigliny dostały też wiatrak i jest to już mniej przyjemna sprawa. Chłop miał odpychać naszych i leczyć swoich, ale on naszych wystrzeliwuje w powietrze hen daleko. I oni nie są tylko w hordzie zarodników, oni są w każdej hordzie i to już zaczynając od średnich baz. Są tak mocni, że ledwo jesteś w stanie w ogóle do nich podejść, lecisz w niego 50 golemami, a on po prostu i one sobie tam lecą gdzieś daleko. Najlepszą taktyką jest albo grać w teamie i otoczyć go z dwóch stron, albo użyć redstone launchera. Hej, twórcy, a może zamiast zmuszać nas do użycia launchera, ułatwilibyście piglinom zniszczenie ich? Bo ja tak przeszedłem całą grę. Mamy też 10 nowych achievementów. Oprócz takich podstawowych jak zespawnuj 50 wiedźm, mamy również pogłaskaj każdego zwierzaka oraz 4 dotyczące customowej gry. W customowym PvP z wyłączonymi bramami i murami wygraj przeciwko co najmniej jednemu innemu graczowi. Drugie to wygraj z odblokowanymi wszystkimi technologiami i minimum 2 zapasami początkowymi. Trzecie i czwarte to przejść kampanię z dużym knockbackiem oraz przejść kampanię z wysokim skokiem i niską grawitacją. Mamy też mnóstwo nowych opcji kustomizacji rozgrywki zarówno w kampanii, jak i PvP. Między innymi ziarno świata, można sobie tutaj wsadzić jakiegoś seeda, żeby mieć taki sam świat jak ktoś inny. Mamy tutaj modyfikacje knockbacków, woda,
To lawa. Zamiast wody masz lawę. To jest ciekawa sprawa. Gęstość zagrożeń, gęstość wzmocnień, obrażenia od zagrożeń. To są, no, wzmocnienia to są takie rzeczy jak trawka, spida albo grzyby. A zagrożenia, no, to są te kolce i te trujące roślinki. Gęstość wałęsających się piglinów, gęstość mobów i obrażenia lam. To jest bardzo ciekawa sprawa. Możemy tutaj podbić razy 30. Także możemy się pobawić jakby w tą legendę lamową, gdzie walczyliśmy lamami i sami byliśmy lamą, tylko że normalnie w kampanii. W zasobach mamy też teraz rdzenie wież mocy. Możemy zwiększyć albo zmniejszyć gęstość skrzyni alejów, zmienić liczbę zasobów, jakie z tego dropią, zmienić liczbę zasobów, jaka dropi ze skrzyń wioskowych, zmienić regenerację zdrowia gracza. Automatycznie wzmocnione wieże, czyli każda wieża ma wszystkie boosty od kabumery i innych takich rzeczy. Szybkość podbudowania i koszt struktur gracza, tego chyba też nie było. Możemy wyłączyć konkretne wierzchowce albo odblokować sobie, że od początku mamy wszystkie odblokowane. Wierzmy i wojownice. Umieszczanie chat wierzm. Możemy mieć tak jak zwykle, możemy, żeby była to jakby zwyczajna taka struktura do budowania, ale tylko w wiosce. I wtedy te chatki mogą zostać zniszczone, albo bez ograniczeń, że budujesz po prostu wszędzie jak spawner, tylko duży spawner. Umieszczanie spawnerów wojowników, tu możesz zrobić, że one nie będą z kampanii, tylko możesz je wybudować też albo w wiosce, albo gdziekolwiek. Liczba wojowników, no normalnie to jest 15 na wioskę, a możesz też mieć ich mniej. W piglinach mamy ustawienia inwazji i tutaj jest tempo inwazji. Jak mija czas i jak niszczysz więcej baz piglinów, to wtedy one się coraz bardziej wkurzają i coraz mocniej atakują, to tutaj masz jak szybko będzie rosnął ten poziom trudności, albo po prostu, żeby od razu był maksymalny. Poziom aktywności piglinów też możesz sobie tutaj zmienić. Oczywiście tutaj mamy zawsze opisane, jakie te ustawienia są na konkretnych poziomach trudności, siła ataku na wioski. I tutaj jest siła automatycznego rozwiązania ataku na wioskę, czyli że jeżeli cię nie ma w bazie, to liczy się automatycznie, ile obrażeń powinieneś otrzymać. No i tu możesz sobie wziąć, że nie otrzymujesz w ogóle, możesz, że otrzymujesz 5 razy więcej. Jeżeli wyjdziesz z dowolnej rozgrywki, to te ustawienia ci się zapiszą, czyli na przykład jeżeli grasz PvP, jakąś customową rozgrywkę 5 razy pod rząd z tymi samymi ustawieniami, to nie musisz ich ustawiać za każdym razem. Tutaj masz również ustawienia inwazji co do każdej hordy. Możesz sobie wziąć, żeby miała inne nastawienie. Horda łowców normalnie jest agresywna, czyli atakuje wioski. Innowacyjna to jest horda bastionu, czyli ulepszanie baz, a ekspansywna to jest, że tworzą dużo nowych baz, czyli to jest zarodnik. Możemy również zmniejszyć liczbę posterunków i baz. No jak widać, zwiększyłem na full i wygląda to w ten sposób. I pamiętajcie, że można by było również rozmiar świata troszkę zmniejszyć. Wtedy byłoby to jeszcze gęściej, to po prostu cały świat byłby w piglinach. I to była kampania, natomiast w PvP, no większość tego jest podobne. Jest również lustrzany świat, czyli dla obu drużyn jest dokładnie to samo. Cykl dnia i nocy możemy wyłączyć, tylko noc. Oj, pigliny, pigliny. No właśnie, pigliny, możemy zmienić ich agresję, bo wcześniej to tak trochę słabo atakowały, a teraz jak ustawimy takie bardzo wysokie, jeszcze tego nie próbowałem, ale zamierzam na pewno. Możemy zmienić wytrzymałość sztabu gracza. Koszt mobów tego chyba też nie było. Koszt struktur, szybkość budowania. To jest to samo, co było w kampanii. Niewrażliwość strefy sztabu. To jest chyba coś takiego, że przez ileś tam minut nie jesteś w stanie po prostu atakować przeciwnika. Tutaj jest coś takiego, że 3 razy w ciągu rozgrywki zwiększało się obrażenia mobów i resto launcherów. To już było zawsze, ale teraz możemy modyfikować, po jakim czasie się to zwiększa. Umieszczanie chat wierzm. Tu jest to troszkę inaczej. Tutaj możesz albo standardowo, że one się po prostu pojawiają, no, tam co ileś czasu, albo możesz zbudować w sztabie. Tutaj mamy czas aktywacji tych wierzm, możemy sobie, że jakoś tam co, nie wiem, co 5 minut, domyślnie jest chyba co 5 minut właśnie. I tutaj jest zmienność, że możesz, nie wiem, jak masz co 5 minut, ale tu jest ustawione na 1, to masz od 4 do 6. Logiczne. Co jeżeli ustawisz na więcej niż jest czas aktywacji? No i długość aktywacji chaty. Również kiedy coś zmienisz, to wtedy pokazuje się tutaj to na czacie i wtedy wszyscy widzą, co zmieniłeś. Właśnie wczytuję grę i otrzymałem bardzo potrzebną informację. Od samego początku gry można było wybrać konkretną klasę albo nawet konkretną jednostkę i tylko jej wydawać rozkazy, natomiast było to bardzo trudne w sterowaniu. Teraz wygląda to znacznie lepiej. Tutaj wybieramy sobie klasę tak, jak wybieramy wszystko inne. No i w każdej klasie mamy wszystkie moby walczące,
wręcz, czy jakby tą konkretną klasę, no i poszczególne mobki właśnie z tej klasy. Jeżeli to teraz zamkniemy i to otworzymy, to mamy ten sam wybór. Myślę, że takie wybieranie, tak jak jakby wybieramy wszystko inne, jest znacznie wygodniejsze niż klikanie 1, 2, 3, 4 i nie wiem, RF czy cokolwiek innego, co mieliście ustawione, żeby przesuwać w górę-dół. Tutaj zamiast góra-dół to macie po prostu scrollem sobie przesuwacie i jest to znacznie wygodniejsze niż było wcześniej. Zostały te mobki też trochę inaczej przypisane. Teraz nie ma kategorii do pragolemów, tutaj pragolemy są przypisane do konkretnych. Klas na przykład pragolem z kamienia to jest mob walczący wręcz, chociaż według mnie on jest raczej dystansowy. W walczących wręcz nie ma też grindstone golema, jest on w specjalnych, a w supportowych jest mszysty i segel. Także myślę, że teraz będę z tego korzystał znacznie częściej. Z czego również będę znacznie częściej korzystał, to wysyłanie konkretnej liczby jednostek do walki. Przy wysyłaniu tylko kilku jednostek zamiast wszystkich trzeba było wydać rozkaz wysyłania jednej jednostki kilka razy. Tylko że między tymi rozkazami trzeba było poczekać tak z jakąś sekundę, co było dosyć męczące. Teraz natomiast ten cooldown jest znacznie mniejszy i można bez problemu na przykład wysłać tylko 3 creepery, żeby wysadziły mur. Mamy też pewne zmiany balansu, między innymi napisali, że tryb bajkowy wymaga teraz bardziej strategicznego myślenia, żeby głupi recenzenci nie narzekali, że jest łatwo po wybraniu niskiego poziomu trudności, a niestety takich osób jest dużo. Chociaż jak wygenerowałem część log, to nie wygląda to, żeby tych zmian było tak dużo. No i w sumie tak właściwie napisali to w odniesieniu do każdego poziomu trudności, oprócz fabularnego, w którym po prostu masz wywalone we wszystko. Więc albo jest to gdzieś jakoś głębiej zakorzenione w kodzie, że na przykład te różnice są bardziej znaczące, albo po prostu tak sobie gadają, żeby mieć lepsze wizerunki, że jakoś to się różni strategicznie. Jeśli chcecie znać dokładne zmiany wartości liczbowych mobów, to zapraszam na mojego Discorda. Macie tam część log, którego twórcy wam nie podadzą, oraz nową tabelę jednostek. Tak naprawdę jedyną zmianą, jaką nam podali, jest zmniejszenie ceny wieżyczki ochronnej w PvP. Co jest według mnie bardzo spoko, bo mało kto jej używał, pomimo iż jest bardzo dobra. Mecze PvP startują teraz już przy tylko 4 graczach, nie 6. Twórcy chyba zauważyli, że czasami trudno jest znaleźć 5 innych osób do gry. W PvP, jeśli już usuniesz jakąś strukturę i przekroczysz limit zasobów, no to po prostu przekroczysz, będziesz miał ten nadmiar. Wcześniej ten nadmiar ci usuwało. Także się zasoby marnowały, jeżeli ktoś ci głupio usunął, a teraz się nie marnują. Podstawowe wieżyczki potrafią teraz strzelać nad murami i bardzo dobrze, bo przez to trzeba było stawiać wieżyczki poza murami, a większość nieogarniętych graczy na logikę stawiała je w środku. Teraz też strzelają rzadziej, ale mocniej. I jakby obrażenia na sekundę są takie same, nie są ani słabsze, ani mocniejsze te wieżyczki teraz. Znaczy są mocniejsze, bo potrafią strzelać nad murami. No i te wieżyczki teraz fokusują się bardziej na silniejszych piglinach. Nie wiem, czy na jednostkach gracza też, twórcy tego nie doprecyzowali. Natomiast wieża rozrzutowa strzela teraz dwa razy więcej strzał na raz, ale dwa razy słabsze. Ona natomiast fokusuje się na grupach małych jednostek i tu już twórcy napisali o jednostkach, a nie tylko piglinach. Zakładam, że przy tej podstawowej wieżyczce też chodziło o wszystkie jednostki. Jednostki gracza też. Stawiając struktury możesz teraz nadpisywać mury. Jest to bardzo spoko, bo dzięki temu nie musisz się bawić z usuwaniem tych murów ręcznie, tylko po prostu sobie stawiasz jak chcesz. Przewidywałem również, że będziemy mieli osobistą armię i schobę w PvP, bo niedawno w plikach gry pojawiły się pliki dźwiękowe, jak Knowledge mówi, że właśnie tak się da. No ale jeszcze to się nie pojawiło, także zakładam, że zobaczymy to dopiero w trzecim update'cie, czyli za parę miesięcy. Także ogólnie update bardzo spoko, ja zamierzam zrobić drugą serię, żeby jeszcze raz gry przejść na legendarnym. Tym razem pójdzie to szybciej, no bo już znacznie więcej ogarniam, ale chcę sobie porównać, jak gra wyglądała wtedy, a jak gra wygląda teraz. Także bez żadnych customowych modyfikacji, to będzie taka standardowa, legendarna rozgrywka. Także tak, do zobaczenia wkrótce i siema!